Cześć, ja jestem Tymon, a dziś zgodnie z obietnicą pokażę Wam poradnik do dice stacking, czyli układania kubkiem kostek do gry. No wiem, trochę filmów czasu nie było, no bo miałem problem z komputerem, z programem do montażu mały. No ale teraz już nie przedłużam, oglądajcie. Ok, zaczynamy naukę. Jeżeli ktoś nie wie, to dice stacking to układamy tak, zbieramy kostki, żeby ułożyła nam się wieża po podniesieniu kubka. Ok, i najpierw ćwiczymy ruch. W ogóle kubek musimy mieć taki, że tak powiem, żeby nie był za bardzo odchylony, tylko w miarę prosty, żeby jakby dno było miało taką podobną średnicę do tego otworu. Ok. No i najpierw uczymy się takiego ruchu, łapiemy kubek, normalnie łapiemy, lecz palec wskazujący idzie sobie na górę. I teraz musimy kręcić nim tak, żeby jakby łapiąc, żeby ona nie wylatywała. Czyli jeżeli lecimy tak, to musimy zmienić, robić taki ruch, żeby ona nam nie wyleciała. I tak ciągle, i tak się miesza. I najpierw spróbujemy zrobić takie ćwiczenie. Mamy jedną kosteczkę. W ogóle najlepiej kostek używać, żeby one były w większej kanciastce, bo zwykłe kostki do gry się do tego nie nadają, ponieważ mają mocno zaokrąglone rogi i wieża nam się nie ułoży. A największe chyba 2-3 układałem z niej, to nie wiem, ale czasami. No więc to takie się nie nadają. W ogóle ci, co robią ten dice stacking, tam Amerykanie, to mają takie jakby zwykłe kostki do gry, lecz większe trochę i kanciaste, no bardziej. A ja znalazłem w grze jednej takie fajne kosteczki drewniane i one bardzo mi pasują. No i okej, okay, no to kładziemy sobie jedną kosteczkę i robimy ten ruch, czyli łapiemy. I potem zmieniamy stronę, by kosteczka wyleciała. No prawie mi nie wyleciała, ale o tak. No aż nawet tam wyleciała, to nawet dobrze. Mam nadzieję, że to było widać. Okej. A teraz spróbujemy zebrać i szurając jakby po podłodze, albo możecie próbować w powietrzu, cały czas spróbujemy utrzymać tą kostkę. I tutaj tak samo zakręcamy. Ojej, chyba trochę kamerą ruszyłem. O, w jaki sposób ruszamy? Potem, jak się człowiek czuje, to może to robić tak, że już mało tak odkręca, tylko bardziej tak. I teraz spróbujemy ułożyć wieżę z dwóch kostek. Na przykład ustawiamy sobie tak. I teraz zbieramy sobie jedną, tak jak wtedy, i kręcimy trochę. I teraz zbieramy drugą bez zatrzymania. O! Zbieramy drugą. I teraz, co ważne, i teraz w tym momencie musimy... Na razie sam ruch, bez układania wieży. Tak, kręcimy, możemy w powietrzu i w tym momencie... Ja zatrzymałem, żeby było słychać. W tym momencie musimy mocno szurnąć po podłodze i gwałtownie zatrzymać. Jeżeli zbiorę... To robię taki ruch. Trochę, żeby się zmieścić w kamerze, mi jest ciężko zrobić, żeby dobrze mi się ustawiło. Ale wgląd, żebyśmy gwałtownie zatrzymali. No dobra, spróbujemy ułożyć sobie wieżę, a więc łapiemy jedną, potem drugą kosteczkę i teraz oczywiście nie zatrzymujemy, ja tylko zatrzymałem, żeby mnie było lepiej słychać. No i teraz oczywiście jak będziemy kręcić, no to na koniec szuramy. I w jednym miejscu zatrzymujemy.
I jak widzicie, jest wieża. Ale skąd mamy mieć pewność, że wieża nam się ułoży? Okej, już wam mówię skąd. Jeżeli słyszymy, jeżeli zbierzemy kostki i słyszymy, że coś tam szeleści, to znaczy, że wieża nam się nie ułoży, a więc musimy troszeczkę zacząć na przykład w powietrzu lub po ziemi ruszać kubkiem, aby poczuć, jakby tam nic nie było. Jeżeli czujemy, że tam nic nie ma, że kubek jest tylko lekko cięższy i czujemy, że nic nie ma, nic nie szeleści, to znaczy, że jak szurniemy, to wieża nam się ułoży. A więc zbieramy. Okej. A więc możemy przejść do trzech kostek. Raz, dwa, trzy. Troszkę trudniejsze zadanie teraz, ale musimy usłyszeć oczywiście. No więc zbieramy, możemy już zacząć zbierać sobie na przemian. Możemy próbować nowych, możemy robić to z backhandu, z forehandu. Jak wam będzie wygodniej, ja zbiorę sobie na przemian, by wam pokazać. Teraz czuję, że nic nie ma. O, jest wieża, no i fajnie. Dobra, a jeżeli już chcemy układać poczwór na wieżę, możemy robić to w jednym kolorze lub układać sobie kolorystycznie. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni film, to kilka takich ułożeń miały. Było takie hashtag kolorystycznie. No nie wiem. Okej. I ułoży nam się taki wzór. Jeżeli oczywiście odpowiednio poczujemy, że tam nic nie szeleści, to uda nam się ułożyć tą wieżę. Tak naprawdę ilość kostek zależy od wysokości waszego kubka. Mi się maksymalnie 5 udało ułożyć, lecz udało mi się raz zrobić, że wziąłem chyba z 8 kostek i ułożyłem dwie wieże za jednym razem. Ale nie o tym dziś. Zatem na tym kubku 5 kostek, to już można powiedzieć, że kubek wisi, a więc to dziwne, że mi się udało kilka razy. Okej. Zaczynamy układać czwórkę. Udało się. I kolorystycznie. I to wszystko na dziś. Jeżeli wam się spodobało, to postawcie lajka oraz suba z dzwoneczkiem. No i do miłego dnia, do następnego odcinka. Cześć! Wszystko na dziś. Jeżeli wam się spodobało, to postawcie lajka oraz suba z dzwoneczkiem. Do następnego odcinka. Cześć!